Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym, trzecim odcinku z gry Dead in Vinland. I moi drodzy, ostatnio znaleźliśmy dwa nowe miejsca do zbadania, także zaraz tam pójdziemy, ale najpierw skupmy się na statystykach. Co trzeba zrobić, bo ja teraz troszeczkę się pogubiłem. Z tego, co dowiedziałem się, trzeba sprawdzać stan domu, właśnie. Zły stan. Czy ja mogę go naprawić? Schronu. Zobaczcie, mam zły stan schronu. Mnóstwo... doskonały, dobra. Mnóstwo drewna to zabiera. Doskonały stan z wody, dobra. Warsztat. Też jest zły. O, ja cię kręcę. I co? Nie mam z kamienia już. O kurka. Zielarnia doskonały stan. I chatka drwali doskonały. Dobra, spoczko. A więc ona jest zmęczona? Muszę zadbać o nią. Czekajcie, pokażcie mi... pokażcie mi ją. Zmęczona jest i zraniona i ma depresję. Wybacz mi, moja droga, zaraz się tobą zajmę. Czyli użyj przedmiotu. I teraz tak, co ci zbije zmęczenie? To chorobę. A to... chorobę i da ci trochę na, głodu, ale ty nie masz głodu. Dobrze, to ma usunięcie, złamana szczęka. Ona jest, ona ma złamaną szczękę. A to zranienie. O jacie, dobra, to już, o, dobra. Sprawdźmy o kolejną osobę. Nie mam nic, co leczy depresję, prawda? Ale czekajcie, ona jest chora. Albo zajmijmy się po kolei nimi, co? Dobra, chyba jako jedyna ma złamanie, więc jej damy bandaż, który uleczy jej złamaną szczękę. Świetnie, cecha wyleczona. Brawo ty. Teraz, ona jest zmęczona. Minus 10 choroby. To leczy chorobę. Cyk. Świetnie. To choroba i głód. To na kogoś innego. A to zranienie. Minus 20. Proszę cię bardzo. Tylko zmęczona jesteś. Spoko. Moira, teraz ty. Ty jesteś zmęczona trochę. To leczy zranienia. Choroby raczej. Minus 10. To chorobę i głód, z tego co pamiętam. To usunie ta. A to zranienia. Zranienia nie masz. Czyli ty po prostu musisz dostać na chorobę. Dobrze. Kari, ty na chorobę 10, zraniona jesteś, czyli ci leczymy zranienie, chorobę zobaczymy, ciebie też zranione, leczymy zranienie, nawet dwa razy, ty masz depresję, głód plus, no i jeszcze komuś trzeba minus 10 choroby, jemu albo córce, czy chyba córce damy, dobra. Spoko, na razie ich wyleczyliśmy w ten sposób. Teraz coś nie unieważnienie utraconości stacji. Dobrze. No dobrze, no to w takim razie musimy zbadać niezbadane obszary. Ten czy ten? A co to jest 13%? Oj no. Idziemy tu. Owocowy gaj. Zbadaj. Widzisz krzew pełen różowych owoców, wydają się dojrzałe. Zauważasz kilka kawałków owoców wcześniej zerwanych przez zwierzęta. No to jak poczekam, poczatuję, to może... to może... znajdzie coś. Ptaki wydają się zainteresowane owocami. Może uda się wykorzystać na swoją korzyść, aby złapać kilka z nich na obiad. Ale możesz spróbować zapolować na coś małego. Coś, poluj na coś małego, czy poluj na ptaki? Poluj na ptaki. 81%, więc większa szansa, że zrobimy to. Ukrywasz się w czakach, czekając, aż któryś z ptaków przyjdzie i zacznie dziobać owoce. Piękny ptak ląduje na krzewie, celujesz w niego i strzelasz, pada martwy na ziemię i nadal z owocem w dziobie. Minus jedna strzała, ale masz mięsa 3, bardzo dobrze, i owoców świeżych 4. Brawo ty. Następnie zbierzemy owoce. Zbieractwo kiepsko ci idzie. Ta jest najlepsza. Mama w zbieractwie, więc mamusia będzie zbierać.
Zrywasz najlepsze owoce, najlepiej wyglądające owoce, w głębi krzewu widzisz ich więcej, nietkniętych przez zwierzęta. No i świetnie. Głusz rękę w głąb krzewu. Zaprzestań na tym, zaprzestań, bo się zranisz. Już masz wystarczająco owoce w twoich dłoniach. No i brawo ty. Wracamy do obozu i robimy kolejny tutaj drzewo uschnięte hubą. Będziemy mieli hubę do rozpalania w razie czego. Sprawdź sok rośliny, zbierz drzewo, no najpierw zbadaj, natrafiasz na wielkie drzewo pokryte grzybami. To jedyne w pobliżu drzewo w takim stanie. Zastanawia się dlaczego. Czy to przez ten złocisty sok cieknący z kory? No to mamy wszystko do zrobić, więc najpierw sprawdź roślin sok. Więc znowu mamusia. Sprawdzasz, sok jest lepki i ma ładny, jasno bursztynowy kolor i słodki zapach. Kosztujesz soku i smakuje jak miód. No świetnie. I się uleczyła z depresji i zbieractwo. Jak się uda? Jest! Brawo ty. Opróżniasz swój pojemnik na wodę i napełniasz go przepysznym płynem. Jeżeli pozostawisz go do fermentacji, to wytworzy się wspaniały miód pitny. Będzie co pić wieczorem. Dobra. Zbierz, sprawdź grzyba. No tutaj znowu mamusia. No jest dobra w tym, co zrobisz. No jest dobra. Przyglądasz się przymocowanemu do kory grzybowi z zaintrygowaniem, ale nie możesz sobie przypomnieć, do czego są wykorzystywane. Dorapiesz się po głowie. Ach, to huba. Zbierz hubę. Proszę, proszę, proszę. Jest. Przyda się. Oddzielasz grzyby od kory za pomocą noża. Pachną jak jabłka. Masz hubę. Świetnie. No i zbierasz drewno. A zbiera drewno. Kondycja. Co to znaczy kondycja? Kondycja 53, bazowo stan minus 7, czyli największą kondycję ma ma tata. On pójdzie po drewno. Drzewo nie jest w najlepszym stanie, więc znalezienie dobrych gałęzi jest skomplikowane, ale sprostasz wyzwaniu, zaczynasz wybierać zdrowe drewno. Trochę się zmęczył, ale zbierz więcej. No zobaczymy, czy się uda. Mam 54% na to. Nie udało się. No trudno. Znajdujesz dobry kawałek drewna, wyciągasz go z pnia, zrywasz dziwnie wyglądającego grzyba, zalodniki zostają rozsiane po całym twoim ramieniu. No brawo ty! Strzepujesz się z siebie, ale czujesz swędzenie. Drapiesz, ale swędzi jeszcze bardziej. O Boże, nie, cholerne zalodniki. Co cię dopadło? I co? Choroba. No pewnie, że tak. Ja już nie mam nic na chorobę, nie? Wracasz do obozu. No. Dobra, no to w takim razie czeka nas pewnie tutaj. Wybierz plan znowu wytwarzania. A więc skoro mamy schron, stan dobry. Co tu jest? Tego nie mogę zrobić, nie, bo nie mam tego cały czas chyba. Tutaj miałbym, jakby miał tą tabliczkę dziwną. Zasoby wody, chatka. I teraz tak, strefa odpoczynku, tawerna, obóz zbieracki. Świeżych owoców, wytwarzanie soku z drzew, zielarnię już mamy, leczący namiot, kuźnię bym chciał, tak naprawdę bym chciał kuźnię. Brakuje mi drewna. Nie drewna, tylko kamienia. Tutaj też kamienia mi brakuje i tu mi kamienia brakuje. Bym mógł zrobić obóz górniczy i wtedy bym mógł kamienie i żelazo wydobywać. Suszarkę do jedzenia. Ogródek. Suszarka by się przydała, bo mięso, świeże ryby i suszyłoby ryby i mięso. Ale wolałbym chyba coś do jedzenia zrobić. Ten garnek. Ale 5 kamieni potrzebuję. To... posiłki chciałbym robić. No właśnie. Może kuźnia, jednak brakuje jednego kamienia. No to chyba ten... Czy ja mogę zrobić dalej? Czekajcie, zobaczę, czy ja mogę zrobić dalej, bo wtedy ja będę za chwilę miał jakieś zasoby. Czy ja mogę zrobić dalej? Bo oni coś zdobędą, prawda? No, drewno. Lina. Tkanina.
utworzony, suszony posiłek, no proszę. Napój leczniczy, można. Aha, a w ogóle mogę przyspieszyć, nie? Się mocno zmęczyła, ale odwaga jej wzrosła. Ale też depresja. Ale ja muszę kogoś wysłać do ziół. O, ile ty wody zebrałeś, droga moja. Dobra. Teraz tak. Tutaj. Brak specyfikacji. Skup się na nasionach, skup się na konopi. Skup się na roślinach leczniczych. Ale kto? No właśnie, nie przydzieliłem nikogo. Ty chcesz eksplorować dalej plażę, tak? A czemu nie możesz? Co się stało? Skup się na eksploracji. Skup się na podstępie. Szukaj walki. Nie, 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 nie. A czemu ty nie poszłaś na eksplor? A czy ja muszę ciebie tak kliknąć? A czemu nie przeskoczyło na nią, tylko na tą siostrę? Już nie pamiętam. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zróbmy może tak. Ona musi wytworzyć nam wody. Dużo. A więc sprawdzić zasoby wody. No, trzeba bardzo dużo wody mieć. Ognia dołożyć. Jeszcze więcej wody. Dobra. I dołożyć ognia. Świetnie. Następnie on musi skupić się na budowie, tak? A co to jest? Chatka drwali. A czemu nikt przy tym nie stoi? Jak ja mam to zrobić, żeby wysłać kogoś innego na... Czekajcie. A czy on może zostać wysłany do schronu? O, i zniknęło to jego robota. A gdzie on się pojawił teraz? A gdzie ty jesteś w schronie? Co ty robisz w schronie? Jak go ze schronu wyciągnąć? On odpoczywa pewnie tam. Tak? I co, nie mogę przydzielić nikogo do tego? Jak to się robiło? Naturalne zasoby, mapa, stan obozu, ekwipunek, karty postaci. Bio, cechy, umiejętności. Bonus. A czemu? O, bo on jest w relacji. Aha, dobra. Kurde, ja teraz nie wiem, jak się wchodziło do schronu. Do schronu nie pamiętam. Ekwipunek nasz. Całościowy. Fajnie. Zbuduj obóz. Dobra. Naturalne zasoby. Noś spoczko. Stan obozu. No dobry ten jest, ale niestety ja go wysłałem do obozu, nie do schronu. Bez sensu. No dobra, trudno, dalej. Niech przyspieszy to. Okej. Co się dzieje z nią? Kto będzie walczył? O Jezu, co się stało? Jakaś walka, tak? Depresja. Jezu, wszystko. Ona musi się uleczyć z depresji. Ta znalazła kogoś. I kto będzie z nią walczył? Mama chyba, co? Zdrowie 16. Więcej ma zdrowia. Punkty akcji 5. Inicjatywy 3. Mama będzie walczyć. Natrafiła na kogoś. Na bandziorów, na gnożowników. A więc Kairi, wystrzel. Świetnie, ale to jest tylko 2 punkty. Mało. I co teraz? Nic nie możesz więcej zrobić? To może skończymy turę. Teraz on będzie atakował naszą księżniczkę walijską.
Jeszcze skupia się teraz. Dobra, to się skup. Teraz ten będzie atakował naszą księżniczkę walijską. Oj, oj, oj. I co teraz? I teraz nasza księżniczka walijska. Co zrobisz? Celność 80%, obrażenia 1-3. Ściana 80%, 2-3. Obrażenia, cios krytyczny 15. 10%. Obrona oraz kpina. Celność obrażenia 2. 2 tylko. Rusz się do przodu, unikaj 5 celności. 1 cel, tak, dobrze mówię. Odporność na obrażenia na siebie. Dobra, no to jedziemy. Na tego, tak. Tak. Krytyk, cyk, dobra, wzmocnienie i co? I jeszcze raz możesz zaatakować tego samego. Masz krytyka mu daj. Pudło! Ja cię kręcę. To teraz musisz skończyć turę, wzmocnić się. Punkty akcji. Teraz on cię będzie atakował. O Jezuś. Taktyczny obrót. 0, bardzo dobrze. Odwrót, tak? Skupienie. Okej, okay, no to się tam skupiaj, a teraz ten będzie mnie atakował. Okaleczenie robi mi, o ja cię kręcę. Pudło, brawo ty. Osłabienie, ale. No git. A co ty? Drugi cios, o ja. O kurczę, teraz mi pójdą, teraz moje zdrowie pójdzie. No dobra, co my mamy tutaj? Snajperski strzał. Któremu? Temu. Dwa. No, szkoda, że tylko dwa. Ale teraz bym mu dał pozycja unikowa albo uderz i uciekaj. Tego nie może wykonać. Tego nie może, bo nie ma punktów akcji odpowiednich. Może ewentualnie... Nie, 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 nie. To jest na siebie efekt uodporny, efekt... Dobra, niech się uodporni trochę. Efekt jedna tura. Jakikolwiek przeciwnik w dowolnym rzędzie. Cel. Odporność na obrażenia minus 1, odporność na ciosy krytyczne minus 10, a to unik minus 40, plus 40, odporność na efekty 35. To albo to. No dobra. Nie wiem co to było, ale osłabienie. No dobra. I co teraz? Ona musi skończyć turę. I teraz mamusia. Krytyka mu daj. Dwa. Czyli tylko to. Zaraz, ona ma punktów akcji 6, więc ona może użyć 2 i 3. Bądź 3 i 3. Dobra, niech ona zrobi to. Na tego. Będzie po nim. Dobrze, i wzmocnienie. Plus to. Na tego. Chociaż jakbym zrobił 2 i 2 jeszcze, czekaj, może inaczej. To na tego. I mam jeszcze jeden punkt akcji, więc mogę zrobić to. Na kogo? Na siebie. Mur. Świetnie. Grasz. Nożowniku. Okaleczyć chcesz moją córkę, ale pudło widzisz. Osłabienie, no dobra. Jeszcze raz. O ty, pudło, brawo ty. Wzmocnienie, no ale kurczę, no dobra, Kairi. Weź go. Nie możesz tego użyć, dobrze, no to to jest. Uderz i uciekaj. To zajmuje 4. Uderz i uciekaj. Ale to jest tylko jeden strzał. Dobra, masz 4 punkty, czyli to jeszcze możesz zrobić. Pyk, 8. O, ale krytyka dostał. Brawo, Kairi. Kairi. Kari, przepraszam. Uff, świetnie, co się stało? Beznadziejny posiłek, ale zawsze coś. Mamy łupy, świetnie. No dobra, no to zakończ pewnie dzień, tak? Co tutaj mamy jeszcze? Coś znaleźliśmy, no to idźmy tutaj jeszcze, zobaczmy co to jest. Ozdobny kufer. Sprawdź okolice, zbadaj najpierw. Gwiżdżesz, gdy przyglądasz się skrzyni. Jest prawie w idealnym stanie, a jej wykonanie jest wyśmienite.
Poroże zostało wypolerowane i ozdobione złotem. Kręta rzeźba to dowód na doskonałe opanowanie stolarstwa. Nawet wybrane drewno jest luksusowe. Zastanawiasz się, czy zewnętrzna strona odzwierciedla środek. No dobra. Otwórz ostrożnie. Siłą sprawdź okolice. Jedną rzecz mogę zrobić. Otwórz ostrożnie. Holender, nie wiem. Sprawdzić okolice tego. Jeszcze co tam jeszcze raz było? Widzisz. No dobra, no to okolice sprawdzić to. Dobra, ostrożnie. Zwinność 70, no to może się Kari uda otworzyć to. Nie pozwolisz ciężkiej złotej kłódce na uniemożliwienie ci otwarcia skrzyni. 54%. Jezu, nie uda nam się. No właśnie. Siadasz na piasku, zaczynasz majstertokować nad kłódką, zajmuje ci trochę czasu, ostatecznie ją otwierasz, no i oczywiście pewnie będzie problem. Kiedy otwierasz skrzynię, pomarańczowa mgiełka wychodzi ze środka, pali twoje oczy i gardło, upadasz. No i super. Potrzebujesz wody. Świetnie. Kiedy twój widok staje się wyraźniejszy, zauważasz, że pułapka nie tylko cię obezwładniła, ale też zniszczyła zawartość skrzyni, odzyskujesz to, co możesz. Napój z coli. Kole dostałaś. I maść z glistnika. Słuchaj, masz kole, ciesz się. Masz co jeść. Co pić. Dobra, a co to jest tutaj u niej? Karta postaci. Poziom drugi. A, czyli możemy... Możemy coś dodać jej? Zaraz, zaraz, co to jest? Przenieś do którą... Użyj przedmiotu. Cechy, bio... Cechy, ma wiedzę o ziołach. Zdrowe ciało, wiedza o ziołach. Dobrze, dobrze, czyli to nie jest coś, co ja mogę sam dodać jej, ale ona sama sobie dodała, tak? Bo ja chyba nie dodaję niczego, prawda? Chyba nie. Ale... A tutaj mogę dać. Poziom drugi. Zyskałeś nowy poziom. Wybierz nową cechę dla Bloduwet, czyli moja walijska księżniczko. Co byś chciała? Nieuchwytny tchórz. Doświadczony kucharz. Szybka regeneracja zmęczenia. Delikatna zew akrobaty. To nie. To jest walka. Celność. Unik maksymalnego obrażenia. Ona jest bardzo dobra w biciu, nie? Szybka regeneracja. Charyzma. I zmniejsza zmęczenie. Kurczę, nie wiem. Mogę na moment to wyłączyć. Zmęczenie. Pokaż mi jej cechy, umiejętności. Kurczę, nie wiem, co by wybrać dla niej, szczerze mówiąc. Statystyki. Relacja. Zdrowie, celność, obrażenia, unik, inicjatywa. 3. Cechy związane z walką. Nieuchwytny tchórz daje uniku więcej i odporność na efekty. Delikatna daje celność, unik, ale minus obrażenia. Maksymalne obrażenia minus 1. Charyzma, szybka regeneracja zmęczenia. Doświadczony kurczę, nie wiem, bo ona jest i dobra we wszystkim. Umiejętności gotowanie. Zdobywa punkt doświadczenia podczas gotowania. Na razie nie mam... Zef akrobaty. Umiejętności podstęp i zwinność. W co by zmienia cechę możliwe do wyboru, ale nakłada też następującą cechę. Klątwa przeznaczenia. A to nie, to nie. Muszę coś wybrać. Delikatna. Nie, nieuchwytny tchórz. Odporność na efekty minus 15. Nie mam pojęcia. Wszystko ma jakąś cechę negatywną, nie? Kurczę, nie wiem. Walka daje więcej uników jej, ale odporność na efekty jest mniejsza. Za to tutaj daje ona i celność, i unik, ale maksymalne obrażenia minus 1. Ona... Dobra, weź to. Nie wiem, albo to. Doświadczony kucharz może?
Jest mniej podstępna, ale zwinna bardziej. A tu zdobywanie punktów doświadczenia podczas gotowania jest o 50% mniejsze. Szybka regeneracja, charyzma mniejsza, ale zmniejsza stan. Ale zmniejszenie mniejsze. Dobra, weźmy to. I tyle. Zerknijmy, czy jeszcze ktoś zyskał jakiś poziom? Ona też! O, wszyscy? Karta postaci tej. Pokaż, poziom trzeci. Ja jej nie dodałem przedtem, patrzcie, nic. Nieobliczalna. Podstęp. O, to jest już dobre. I to przeszukiwanie. Dzielna. Dobra, to daję jej. Podstęp czy przeszukiwanie? Jest lepsza w przeszukiwaniu. Plus jeszcze ma... Ostry napastnik, zew żołądka, ambitny rzemieślnik, zew lądu, hodowla zwierząt, ogrodnictwo. To by się dla niej nadawało nawet. Ale ma minimalne obrażenia. I tu nie ma żadnych negatywnych skutków. Ale ogrodnictwo? A ona jest taką szamanką, nie? Ale to mi też... Dobra, niech ona ma to. Kto jeszcze tutaj zyskał poziom? No nikt więcej. Tylko babki zyskują. Dziecko ani mężczyzna. Niestety. Nie. Dobra. Ja zapomniałem dać im uleczyć ich. O kurczę. Moira, ty jako adeptka sekretnych znaczeń myślisz, że bogowie nas opuścili? Nie jestem pewna. Runy nie są jasne. Odczuwam zamęt otaczający wyspę. Czuję, że jestem bardzo oddalona od bogów, ale też bliżej nich niż kiedykolwiek w tym samym momencie. To dziwne. Okej. Myślisz, że to ma coś wspólnego z burzami, które ciągle dopadają nas na morzu? Wierzę, że one nie są przyczyną zakłóceń. Może to efekty uboczne? Niewątpliwie coś jest w powietrzu. Czy powinniśmy szukać źródła tego, czy uciekać od tego? Nie wiem. Bądźmy ostrożni, przygoda, powróć do rzeczywistości. Przygoda! Jeśli możemy odkryć sekret potężnej siły Tora lub szybkości Skadli, mówię, że powinniśmy szukać całym swoim sercem. Mama się wkurzyła na nią, ale ciotka już była zadowolona. Miejmy nadzieję, że po drodze nie natrafimy na podstępy Lokiego skarbie. Ale tutaj mama już zyskała z powrotem. Ona już zyskała. No, a nie, bo mama Tom teraz. Dobra, nieważne. Efekt dnia. Oh, za chwilę mi tutaj ktoś umrze. Przydziel wodę. Mogę wszystkim przydzielić po litrze, tak? No wszystkim. A czemu nie mam A czemu jej nie mogę? Ona nie jest odwodniona. Piłaś po kryjomu, ty. Piłaś po kryjomu. Ależ z ciebie, mama. No dobra, dalej. No i teraz żarcie. I mamy ser niepsujący się. Pomidorki, które efekt depresji ten. Czekajcie. Głodu, choroby. Plus minus głód. Plus depresja może być tutaj. Minus głód. O. 8 takich. Dodamy tobie. Tobie. Najlepiej dać te, które się uleczą najlepiej. Teraz tak, ta ma głodu 10, 13. Wszystkie potrzebują jeszcze raz coś zjeść. Ty. I ty. I teraz popatrzmy. 6, 5, 7, 5. Co ty masz za depresję? Jak leczyć depresję? No tutaj jest na depresję. To jeszcze jak damy jej tego, to w ogóle będzie depresję dostanie. A to jest głód. W ogóle wszyscy no nie są głodni już teraz. Mógłbym zaryzykować i dać Kairi na przykład. Ono jak z depresją? Najmniej stoi z depresją. Mama też nie ma depresji w ogóle. Mama i córka się trzymają bardzo dobrze. Mama jakby dostała, to nie będzie w ogóle głodna. Jak sobie zje pomidorka. Może depresji punkcik, ale raczej nie. No tak, dostała punkcik depresji, spoko. Zdrowy posiłek. Co, dostała nową umiejętność? No to mama wymiata.
Tutaj mamy beznadziejny posiłek, który daje mało głodu, ale też zmieni się zepsute jedzenie każdej nocy. No to, to nie ma co. A to zepsute jedzenie, dobra. Tutaj mamy. Aha, szansa na zdrowy posiłek 5%. I ona to dostała. Ależ szansa świetna. Dobra, ty masz 5, ale masz depresji dużą. No wy macie w ogóle, zaraz zdechniecie z depresją. Ty masz 15 depresji tylko. No bym tobie jeszcze dał jedzenie. Masz, spróbuj pomidorka. 2 depresji, cholera jasna. No ale słuchajcie, ta ma 0 głodu, ta ma tylko 3, 5 i 6. Nie jest źle. Zmęczeni są wszyscy. Niektórzy są, matka jest najbardziej. Więc ja bym musiał ją wysłać chyba na jakieś, nie wiem, żeby nie pracowało. No ten sobie odpoczął, bo nie pracował przez pół dnia. Może wszystkich tak będę musiał wysyłać do domu trochę, do schronu. Najgorzej właśnie z tymi tutaj, z tą statystyką depresji. Ja nie wiem, czy ja mam coś na depresję, ale to będę musiał znaleźć chyba w następnym odcinku. Jeszcze zyskała depresję, nie? Jeszcze chwila i umrze. Przygnębiona. Usunięto cechę przygnębienie, bo zyskała pewnie jeszcze gorszą. Zmęczenie większe. Ognisko spoko. Część jedzenia zepsuła się w ciągu nocy. No spoko. Czy mi ona przeżyła w ogóle? Zmęczenie minus 20 do minus 10. Efekty nocne. Intensywność ognia 30 do 20. Dobra. Będzie słonecznie. Cyk. Słuchajcie, jedną rzecz ja muszę zrobić. Ja muszę ją uleczyć z depresji. Mam coś na to? O, miód pitny. A co to jest? Minus 10 choroby, to będę się zajmował. I tutaj zmęczenie leczy i 10 depresji, ale ja bym musiał dać jej dużą, minus dużo depresji. Ja jej dam to. Zobaczymy, uwaga. O kurde. A może... Ona dostała tą statystykę, nie? Kurde, jeszcze raz spróbuję. Chorobę. O! Do 3 razy sztuka. A teraz dam jej kolę jeszcze. Nawet... Nie, muszę zachować kolę. A ty dostaniesz miód. Świetnie! Pijany jest. No to nie będzie mógł wykonywać roboty. A tobie dam jeszcze kolę. Uff. Dobra. Głód nie ma. Minus 10 choroba. Spoko. Ona jest... Kali się trzyma. On ma głód i chorobę. To by mu się przydało, ale zobaczmy kogoś innego. Ona nie ma głodu i nie ma choroby, tylko jest zmęczona. Ta ma mało. Głód ma i chorobę ma. Czyli ona dostanie to. Dobrze. Następnie wydam te rzeczy. Tutaj nie mają chyba żadnych losowych statystyk negatywnych. Nie. Tutaj to leczy choroby 10. On albo ona. Ona. A to jest... Można usunąć choroby. Dobra. Cecha wyleczona? Nie wyleczona. O kurde. Coś jeszcze? Dobra, jest jakaś szansa, ale... Masz szansę. No to do 3 razy sztuka żadna szansa się nie udało. Spoko. Dobra, moi drodzy. Wróćmy koło schronu i kończymy odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Ten dzień później zaczniemy w następnym odcinku, czwarty dzień. I zobaczymy, jaki jest stan obozu. Będzie trzeba ponaprawiać parę rzeczy, zająć się obozem, zająć się ich zdrowiem, zająć się eksploracją wyspy, więc to będzie w następnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie, serdecznie zachęcam do tego. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko do następnego odcinka. No i piszcie w komentarzach, jak wam się gra podoba. Piszcie też na Discordzie.
No i cóż, widzimy się niebawem w następnym odcinku. Pa, pa!